Witam w kolejnym akademickim kwadransie przedsiębiorczości. Moim waszym gościem, ale także ekspertem w dzisiejszym programie jest dr Izabela Łucjan z Biura Rozwoju Kompetencji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Jak zdążyliście się może zorientować, to nieco zmieniona konwencja tego programu. To nie pani doktor będzie prowadziła rozmowę, ale będzie dziś opowiadać i zachęcać do udziału w projekcie, który startuje już na początku marca. Witam cię bardzo serdecznie. Również witam serdecznie. Projekt, o którym rozmawiamy, jest projektem nowatorskim, ale nie nowym w naszym uniwersytecie, a mam na myśli Akademię Przedsiębiorczości. Tak, to prawda, tylko nie wiem, czy zacząć od nowatorskości, czy od tego, że nowy. Ale może zacznę od tego, że nie jest projektem nowym. Tak, Akademia Przedsiębiorczości UMCS funkcjonuje na naszej uczelni od co najmniej 4 lat. Odbyły się 3 edycje, tylko że w formie stacjonarnej. Były to warsztaty weekendowe, 3 weekendy z rzędu. Studenci, pracownicy, doktoranci, absolwenci, jakby już tutaj ujmując całą grupę docelową, mieli okazję na bezpośredni kontakt z osobami, z ekspertami, którzy mówili o tym, w jaki sposób wejść w świat biznesu. W roku poprzednim, czyli 2020, akademia się nie odbyła z racji sytuacji, która nas tutaj wszystkich dopadła, nie do końca było wiadomo, czy można te warsztaty prowadzić stacjonarnie, czy przejść na online, chociaż to online jeszcze nie było takie popularne, więc projekt został zawieszony na rok. Natomiast w tym roku ruszamy z nową edycją. Ta nowatorskość polega po pierwsze na tym, że to będą webinary, czyli zajęcia online, zajęcia, warsztaty, spotkania, bo tak bym to powiedziała, z naszymi ekspertami online, godzinne warsztaty. Co do programu, no program siłą rzeczy też musiał się zmienić, dlatego że jeżeli w poprzednich edycjach studenci przez cały weekend pracowali nad jednym tematem, to w tym momencie jest 8 tematów, które będą takim wprowadzeniem do biznesu i taką pewną formą zainteresowania uczestników tychże webinarów, żeby zaczęli przychylniej myśleć o własnym biznesie, czy pójście drogą własnego biznesu. Tematem przewodnim tych 8 spotkań jest hasło Przedsiębiorczość jest kobietą. Tytuł trochę przewrotny, przyznam się, ale sugerujący i zastanawiam się, czy rzeczywiście tak jest, że z aktywnością biznesową i kreatywnością wśród kobiet nie jest najlepiej. No nie jest najlepiej. No niestety tak jest. Od wielu lat, jeżeli byśmy śledzimy różnego rodzaju raporty, dane statystyczne, okazuje się, że z przedsiębiorczością kobiet nie jest najlepiej, tak rzekłabym ogólnie. Czy tytuł jest przewrotny? Może tak, może nie. Nie patrzyliśmy na to my, czyli ja i osoby, które pracowały nad tym projektem, nie patrzyliśmy raczej w kategoriach przewrotnowości, tylko właśnie chęcia zainteresowania i zwrócenia uwagi na pewien problem. Ten tytuł, czy to hasło przewodnie, pojawiło się jako główna myśl z 2 powodów. Pierwszy powód to, tak jak powiedziałam wcześniej, to są wszystkie te dane statystyczne, różnego rodzaju analizy, raporty, które możemy śledzić i jakby na bieżąco analizować, co się w tej przedsiębiorczości dzieje. I chociażby odwołam się do jednego takiego raportu z 2020 roku, raportu Transparent Data, to jest z lutego 2020 roku, gdzie tam na podstawie 2 takich rejestrów, które możemy śledzić. To jest rejestr Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej oraz Krajowego Rejestru Sądowego, który nam daje jakby całość informacji o naszej gospodarce. I tam jest wprost jakby powiedziane, czy wprost jest napisane, że nawet jeżeli byśmy się skupili na właścicielach jednoosobowej działalności gospodarczej, to 780 tysięcy to są kobiety,
czyli to są firmy prowadzone jednoosobowo przez kobiety, natomiast 1 600 000 to są firmy prowadzone przez mężczyzn. I to chociażby tutaj wyraźnie widać tą rozbieżność. To jest jedno źródło, takie wynikające z tych twardych analiz statystycznych. I drugie źródło pomysłu na to hasło przewodnie, to jest sytuacja, jaka ma miejsce na naszym uniwersytecie. Chodzi mi tutaj o bardzo wysoki wskaźnik studentek i osób, które kończą studia. W ubiegłym roku 70, bo dokładnie tam było 67% wszystkich osób studiujących w naszym uniwersytecie to są kobiety, a w ubiegłym roku 3/4 wszystkich obronionych dyplomów to były dyplomy obronione przez panie. Z czego to wynika? Czy wynika to z tego, że panie są mniej przekonane do tego, żeby prowadzić własny biznes, założyć własny biznes? Czy nie wiedzą, jak się w tym sektorze poruszać? Czy są jeszcze jakieś inne powody? Myślę, że tych czynników jest bardzo wiele i naprawdę 15 minut nam by nie starczyło na to, żeby przeanalizować wszystkie elementy. Jeżeli byśmy wyszli od takich czynników z makro, czyli z pozycji społecznej, kulturowej, no to mamy tutaj te kwestie związane z funkcjonowaniem czy spełnieniem określonych ról społecznych, tak? Ról, które są przypisane do kobiet i ról, które są przypisane do mężczyzn. Do pewnej tradycji, do tego, w jakim systemie norm i wartości funkcjonujemy. I myślę, że to jest bardzo ważna kwestia, jakie zasady, jakie wartości, jaki sposób rozwoju kariery zawodowej narzucane jest nam przez społeczeństwo. Ja wiem, że słowo narzucane nie jest, jest ciężkim słowem, w sensie tego, co za sobą niesie, tych emocji, ale tak jest i musimy się jakby tutaj z tym pogodzić. Kobietom jest trudniej robić karierę zawodową w biznesie, czy angażować się we własną firmę, dlatego że firma jakby wymaga bardzo dużo czasu i zaangażowania. Więc mamy kwestię czasami wyboru, albo rodzina, albo firma. Dla kobiet wybór między posiadaniem rodziny, posiadaniem dzieci, a skupieniem się w 100% na firmie jest czasami bardzo trudnym wyborem. Ale myślę, że tutaj też moglibyśmy wspomnieć o takich kwestiach wynikających z charakteru, z poczucia własnej wartości, z poczucia siły, z poczucia sprawstwa. No więc albo to mamy, albo tego nie mamy. I no to też różnego rodzaju badania pokazują, że kobiety rzadziej wierzą we własne siły. Jakby można się doszukiwać tutaj wielu źródeł, dlaczego tak jest, no ale jakby żyjemy w takim społeczeństwie, że tak po prostu jest. Czyli akademia ma za zadanie pchnąć w kobiety tą siłę, czy tą wiarę w to, że one też mogą i też na pewno dobrze się sprawdzą. Mówiłeś przed kilkoma minutami o tym, że będzie to 8 spotkań w systemie online. To może powiedzmy, jakie tematy będą poruszane. Tak, i ja tutaj skorzystam sobie ze ściągawki, żeby nie ominąć żadnego spotkania. 8 webinarów online. Webinary, które mają za zadanie jakby pokazać te kwestie rozwoju funkcjonowania w biznesie, rozwoju biznesu z różnych punktów widzenia. Pierwszy webinar, który rozpocznie się już 4 marca, to jest webinar wprowadzający, bo on nawet ma taki tytuł jak wprowadzenie do biznesu i przedsiębiorczości. I to jest webinar, na którym słuchacze dowiedzą się, jak w ogóle myśleć o biznesie, co należy zrobić, jakie kroki należy podjąć, zanim człowiek w ogóle zdecyduje się na rozpoczęcie własnego, tego działania w kierunku własnej firmy, myślenia o własnej firmie. Kolejny webinar to jest webinar, który jakby idealnie wpisuje się w tą naszą myśl przewodnią, czyli to są kobiety w biznesie i rozwój kariery, prowadzony przez ekspertkę z Deloitte'a.
Następny webinar to są źródła finansowania i aspekty prawne działalności gospodarczej. Kolejny to jest webinar, który jest troszkę bardziej skierowany do pracowników naszych, ale tak nie zawężałabym tutaj mocno tej grupy docelowej. Mianowicie projekt, który będzie dotyczył, w jaki sposób pisać projekty B plus R, czyli z tej sfery badania i rozwoju. Mamy webinar, którego temat będzie się koncentrował wokół prezentacji pomysłu biznesowego, marketingu i social mediów, kompetencji miękkich w biznesie. I jeszcze jeden taki szczególny, gdzie osoba, kobieta, która prowadzi swoją firmę od 30 lat, będzie opowiadała takie swoje success story, czyli blaski i cienie prowadzenia biznesu od lat 30, oczywiście prowadzenia biznesu z sukcesem. Tematy ciekawe, a eksperci? Och, ekspertów mamy z całej Polski. I to jest właśnie ta zasługa chyba tych szkoleń online, tych webinarów, bo na to sobie możemy pozwolić, bo nasi eksperci są oczywiście z Lublina, ale mamy także ekspertów z Warszawy, z Rzeszowa i z Wrocławia. Wiadomo, że projekt jest adresowany do studentów, doktorantów, pracowników UMCS-u, czy tylko do tej grupy zawężonej, mam na myśli nasz uniwersytet? Tak, w tym momencie tak. Większość, zresztą poprzednie akademie również były skoncentrowane tylko na naszej społeczności akademickiej. Ta akademia również. Mamy studentów i studentki, już jakby trzymajmy się tej idei naszej akademii. Mamy doktorantów i doktorantki, pracowniczki i pracowników, ale także absolwentki i absolwentów, bo chyba o tym nie wspomniałeś. Także absolwentów i absolwentki, którzy są zrzeszeni w naszym programie Absolwent, bo to ważne, tak? Chciałabym to zaznaczyć. Projekt rusza 4 marca, czasu już niewiele. Jak, gdzie i do kiedy można się zapisywać? Program rozpoczyna się 4 marca i będzie trwał do 8 kwietnia. Webinary będą się odbywały w każdy czwartek i wtorek od godziny 17 do godziny 18. I będą trwały godzinę. Tak, godzinę zegarową, plus ja jeszcze jestem umówiona z naszymi ekspertami, że będą mieć trochę czasu, czy dadzą sobie trochę czasu na to, żeby uczestnicy webinarów mogli zadać pytania, dopytać się jakieś tam szczegóły. Ale sam webinar będzie trwał 60 minut. Zapisywać się można już, zapisy trwają do 25 lutego i wszelkie informacje oraz formularz do zapisów jest do znalezienia na stronie UMCS, na stronie głównej UMCS, tam są zakładki, banery, które odsyłają do wybranych, po pierwsze do formularza, ale także do wybranych informacji, jeżeli ktoś będzie chciał jeszcze więcej usłyszeć i zobaczyć i przeczytać na temat Akademii. Na stronie Biura Rozwoju Kompetencji UMCS jest zakładka Akademia Przedsiębiorczości i tam również są linki, które przesyłają nas do formularza zapisów. Będą to przyjemne spotkania, czy będą trochę stresujące? Mam tu na myśli czyste zakończenie tej akademii, no bo akademia to jakiś certyfikat, jakiś dyplom, czy to absolwenci otrzymają tej akademii, no i czy to będzie związane z jakimś zaliczeniem i tak dalej? No, mam nadzieję, że zajęcia będą przyjemne i że wszyscy uczestnicy wyjdą pełni z wiarą i z nadzieją w to, że warto zainteresować się i być może pójść tą drogą własnego biznesu. Natomiast nie, no nie ma żadnych zaliczeń, nie ma żadnych egzaminów. Każdy z uczestników otrzyma i uczestniczek otrzyma certyfikat uczestnictwa w webinarze i to właściwie tylko tyle, tak? Natomiast tutaj nie wymagamy dodatkowej pracy i zaangażowania, chociaż tą dodatkową pracą i zaangażowaniem w naukę trzeba było się wykazać wcześniej. Co to znaczy? Przy formularzu zapisów jest taka rubryczka, gdzie trzeba wpisać średnią arytmetyczną ocen z ostatniego roku studiów, czyli, znaczy chodzi mi tutaj, że ostatni rok, czyli ten 2019-2020. Z jednej strony
Chcemy pokazać, że Akademia jest takim projektem bardzo wyjątkowym i że jest pewnego rodzaju dodatkową nagrodą, którą można otrzymać tutaj na naszym uniwersytecie, ale także chcemy zdopingować tych studentów, którzy do tej pory niekoniecznie zwracali uwagę na swoje stopnie, że jednak warto, bo można otrzymać jeszcze coś dodatkowo. A więc warto się zapisać. Przypomnę, nabór zgłoszeń trwa do 25 lutego. Dzisiaj rozmawialiśmy o projekcie, który nazywa się, który ma takie hasło wywoławcze: Przedsiębiorczość jest kobietą. Moim gościem była dr Izabela Łucjan z Biura Rozwoju Kompetencji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję. I serdecznie wszystkich zapraszam.